Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisał pan maturę z matematyki? Nie, z matematyki akurat nie pisałem. A, to się panu udało. A na innych egzaminach, gdzie miał pan pochowane ściągi? A ja nie ściągałem. Naprawdę? Nie, naprawdę nie ściągałem. Nie, no, jeżeli nie wierzę. Jeżeli się zdarzało, to raczej troszkę tak kątem oka gdzieś tam do kolegi czy koleżanki, ale i tak dobrze pan siedział na maturze, żeby dobrze patrzeć? Ale na maturze się nie dało ściągać. Na maturze każdy miał tak osobno stoliki, że nie było szans. A ja zdawałem maturę z polskiego, z historii moich ulubionych przedmiotów, więc nie było potrzeby. No dobrze, rozmawiamy szczerze. Mam nadzieję, panie ministrze, czy w tej kadencji parlamentu, przed wyborami do Sejmu i Senatu, rząd Mateusza Morawieckiego wystąpi o reparacje wojenne do rządu w Berlinie? Dzisiaj pracuje zespół parlamentarny posła Mularczyka. On finalizuje swoje prace i w momencie, w którym zamkną się ustalenia tego zespołu pewną konkluzją prawną i faktyczną, będziemy podejmować decyzję. Czyli do tej pory rząd Mateusza Morawieckiego żadnej rozmowy z niemieckim rządem w tej sprawie nie rozpoczął. Nie, my oczywiście rozmawiamy z niemieckimi politykami o reparacjach wojennych. Między innymi tak, o tym, że mamy prawo do takiej rozmowy. No, to trzeba pytać pana premiera, ponieważ to on rozmawia z panią kanclerz, ja nie rozmawiam z panią kanclerz, tylko ze swoimi odpowiednikami. Ale Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje tę sprawę, pilotuje, przygotowuje dokumenty w tej sprawie. Zgadza się i my rozmawiamy z niemieckimi partnerami o tym, że mamy moralne prawo do takiej rozmowy. Polska otrzymała około 1% wszystkich odszkodowań wypłaconych różnym krajom po II wojnie światowej. To jest bardzo mało, biorąc pod uwagę, że była największą ofiarą, poniosła najwięcej strat w trakcie II wojny światowej, więc nasze prawo do takiej dyskusji jest uzasadnione i taką rozmowę prowadzimy. Zresztą niemieccy partnerzy też to rozumieją. Parlamentarnego zespołu do spraw reparacji. Kiedy ten zespół przygotowuje swój ostateczny, końcowy raport? No, to jest bardziej pytanie do przewodniczącego zespołu. Ja w tej chwili bardziej koncentruję się na pracy w ministerstwie niż na pracy w tymże zespole. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma zielonego pojęcia o tym, kiedy ten raport powstanie? Nie, no oczywiście. No, jesteśmy w kontakcie z panem posłem Mularczykiem. Natomiast to on jest osobą właściwą do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy i jeżeli zna ten termin. No bo czasami jest tak, że jeszcze ten termin być może nie jest bardzo precyzyjnie znany, ale myślę, że to nie jest termin odległy. No bo już słyszeliśmy, że ten raport będzie gotowy na początku 2019 roku. No, trochę czasu już minęło. Teraz słyszymy, że to będzie chyba 1 września. Dlatego dopytuję, czy może pan zapewnić, że to wszystko nie skończy się tylko na działaniach zespołu parlamentarnego i że polski rząd po przygotowaniu raportu w Sejmie rzeczywiście wystąpi do rządu w Berlinie o wypłatę odszkodowań? Ale to będzie decyzja, która będzie zależała też od konkluzji tego raportu, bo nasze moralne prawo to jest oczywistość. Natomiast to, czy są dzisiaj możliwe mechanizmy i narzędzia prawne, żeby w sposób skuteczny dochodzić tych roszczeń, to mam nadzieję będą zawierały też konkluzje tego raportu. Czyli i na bazie tego tych jeszcze konkluzji... nie wiemy, czy mamy takie prawo rzeczywiście, czy mamy prawny argument w ręku? W sensie moralnym na pewno tak. W sensie prawnym to jest właśnie przedmiotem ustaleń tego zespołu. Panie ministrze, czy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych albo w naszych placówkach dyplomatycznych przedstawiciele dyplomacji innych krajów dopytywali o wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową flagą? Nic o tym nie słyszałem. Nie, no. Nikt mnie ani z tego, co słyszałem moich kolegów, o te rzeczy nie pytał. No, pytam dlatego, że piszą o tych wydarzeniach, o tym wizerunku i o tym, co się dalej stało. Media na świecie, The Guardian, La Vanguardia czy Washington Post, gazety, które poświęcają temu sporo miejsca. Zastanawiam się, jak ta sprawa wpływa na wizerunek Polski na świecie. Wie pan, no ale jeżeli pyta mnie pan, czy można dokonywać takiej manipulacji wizerunku Matki Boskiej, który z punktu widzenia osób znających religię katolicką jest świętością, ale z punktu widzenia osób znających historię Polski też jest bardzo ważnym symbolem, czy można takiej manipulacji bezkarnie dokonywać, to ja uważam, że takiej manipulacji nie powinno się dokonywać. Jeżeli osoba ją dokonująca wiesza takie wizerunki na śmietnikach, na toaletach to i w różnych takich miejscach, w których rzeczywiście może to zostać odebrane jako profanacja, to ja rozumiem, że taka osoba jest przesłuchiwana i jest pytanie, jakie były intencje takiego działania. No, tak jak moje pytanie nie dotyczy tego, co teraz pan powiedział. Moje pytanie dotyczy tego, jak wyglądało zatrzymanie i rzeczywiście przesłuchanie, o którym pan mówi. W tej sprawie policja zatrzymała Elżbietę Podleśną, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Pytanie, czy reakcja była adekwatna do tego czynu?
reakcja policji. No ale zatrzymanie osoby, która była najpierw za granicą, nikt jej za granicą nie ścigał, wraca do kraju, jest zatrzymana rano, w związku z tym, że jest informacja, że wróciła do kraju, po to tylko, żeby ją przysłuchać, jest natychmiast zwolniona, znaczy to spędza, nie wiem ile, no może 2 godziny, tak, może 3, nie wiem, ale no tak, tylko ten czas potrzebny na przesłuchanie jest zwolniona, no musi, złożyła wyjaśnienia w związku właśnie ze złożeniem też zawiadomienia przez proboszcza tamtejszej parafii, że, który poczuł się urażony tego rodzaju manipulacją wizerunkiem. No to chyba nie jest nic zdrożnego. No, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, panie redaktorze, ministrze, ale nie, można. Ale ja chciałem z kolei pana zapytać o jedną rzecz. Kukła, nie odpowiem kukła w pruchniku, na pana pytanie. Tak? Od razu w pruchniku. Proszę nie zwrócić uwagę, to nie był symbol religijny, tak? No ale jednak chyba pan uważa, że było uzasadnione to, że tam osoba również, która dokonała takiego bardzo głupiego aktu tych wszystkich wydarzeń w Prudniku, że została również przesłuchana w tym Co samym ja trybie. Uważam, nie ma tu żadnego znaczenia. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zajmuje się takimi sprawami, pisze w swoim oświadczeniu tak. Trudno zrozumieć, dlaczego zamiast wejścia o 6 rano do mieszkania nie zdecydowano się na wezwanie osoby podejrzanej na przesłuchania, ponieważ Elżbieta Podleśna jest powszechnie znaną, niezależną działaczką. Takie działanie organów ścigania może być odebrane jako celowo zastosowana represja. A dlaczego nie było głosu tej organizacji, nie było pana pytań wtedy, kiedy przesłuchiwano autora wydarzeń w Prudniku? Dlaczego wówczas państwo nie uważaliście, że to jest naruszanie wolności wydarzeń i wolności słowa, kiedy kukłę Judasza palono i gdzieś tam wrzucano do wody? To wówczas przesłuchiwanie takiej osoby było sensowne? Moim zdaniem tak, bo moim zdaniem to było głupie wydarzenie, które mogło zostać przez wiele osób źle odebrane, no ale stosujmy równą miarę, panie redaktorze. No właśnie, stosujmy równą miarę. Pamięta pan, jak niedawno prezes Jarosław Kaczyński na jednej z konwencji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości przypominał sprawę autora strony antykomor.pl i krytykował wejście służb do mieszkania tego człowieka o 6 rano i mówił, że to jest ewidentne zaprzeczenie wolności w Polsce rządzonej przez poprzednią koalicję. No dobrze, ale czy jeżeli tą panią by, nie wiem, o 9 rano zaproszono na komendę, to by było postępowanie adekwatne, a rozumiem, że 7 rano jest nieadekwatne. No, pytanie, do tego dotyczy pytanie, czy wejście do mieszkania o 6 rano to jest ten model, o który chodzi w takim ale przypadku? Wejście to od razu robi takie wrażenie, jakby ktoś tam z drzwiami wszedł, prawda, brygada antyterrorystyczna. Jak sądzę, po prostu policja odwiedziła tą panią, zaprosiła ją na przesłuchanie, po przesłuchaniu zwolniła do domu. No bądźmy też uczciwi i operujmy na faktach. Panie ministrze, operujmy na faktach. Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje wizytę pana prezydenta Dudy w Białym Domu? Ja nie mam w tej chwili takich informacji. Nie ma przygotowań wizyty czerwcowej Andrzeja Dudy w Białym Domu? Ja nie mam w tej chwili takich informacji, ale też za ten obszar terytorialny, panie redaktorze, nie odpowiadam, więc proszę wybaczyć, ale inny z wiceministrów, mój kolega Maciej Lang, jeżeli uczestniczy w takich przygotowaniach, to jest on w ministerstwie za nie odpowiedzialny. A czy ma pan informację, czy była jakaś reakcja prezydenta Trumpa na zaproszenie z Polski do Polski na 1 września? Mam w tej sprawie pewne informacje, ale to jeszcze nie jest czas, żeby się nimi dzielić. Ale czy taka wizyta jest możliwa? Wizyta prezydenta Trumpa w Polsce 1 września? Jak powiedziałem, mam w tej sprawie informacje, ale przyjdzie czas na to, żeby się nimi podzielić. No to może podzieli się pan ze mną informacją, czy nasz MSZ zabiegał o spotkanie pana premiera z Donaldem Trumpem przy okazji niedawnej wizyty Mateusza Morawieckiego za oceanem. Pan dużo chciałby wiedzieć z kulisów dyplomacji, ale nasi słuchacze przede wszystkim. Ja niektórymi kwestiami mogę się podzielić, ale nie wszystkimi. Ja akurat tymi nie mogę. A dlaczego nie może mi pan powiedzieć, czy pan premier chciał się spotkać z prezydentem Trumpem i czy MSZ pracował nad taką wizytą? Bo jest pewien obszar kuchni dyplomatycznej, który jest zarezerwowany dlatego, żeby zajmować się tym w pewnej dyskrecji. I to jest właśnie ten obszar. W dyplomatycznej kuchni zostajemy, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszam. Wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski w Elsenk w naszym studiu nieustająco. To domykając temat, dlaczego nie było spotkania premiera Morawieckiego z prezydentem Trumpem w czasie ostatniej wizyty Mateusza Morawieckiego za oceanem? No ale dlaczego miałoby być? Znaczy każda wizyta premiera Morawieckiego za oceanem, ta akurat była związana z promocją filmu, zresztą bardzo, bardzo udanego, emitowanego przez wiele telewizji na świecie, opowiadającego o Polsce. To był główny cel tej wizyty. Nie, i to była kolejna wizyta Mateusza Morawieckiego za oceanem bez spotkania w Białym Domu. To nie nadawa
nadawajmy temu jakiejś szczególnej rangi. Dlaczego? No, choćby dlatego, że pan prezydent Trump był przecież w Polsce w zeszłym roku, że na początku roku był wiceprezydent Pence, był pan sekretarz Pompeo, a więc widać po tych wizytach chociażby, że te relacje ze Stanami są bardzo szczególne, no i właśnie, bardzo intensywne. Dlatego o to pytam. Jeśli one są tak szczególne, intensywne i strategiczne, bo o tym często mówią politycy z rządu i nie tylko, to nie jest naturalne, że jeśli premier leci za ocean, to spotyka się z prezydentem Trumpem w Białym Domu? Nie, no to właśnie odwrotnie. No to jest naturalne, że nie ma potrzeby kolejnymi spotkaniami udowadniania tego, że te relacje są bardzo dobre, bo one po prostu są bardzo dobre i nie ma co tego na siebie udowadniać. Aha. Panie ministrze, dlaczego tylko Polska zapłaciła za bliskowschodnią konferencję pokojową organizowaną w Warszawie przez Polskę i Stany Zjednoczone? Polska była współorganizatorem tej konferencji. Współ. Współ, ale też gospodarzem, w sensie terytorialnym. Więc jeżeli ta konferencja byłaby organizowana na terenie Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone poniosłyby koszt. Pytanie, co z naszego punktu widzenia naszych interesów było lepsze? No, ja uważam, że z punktu widzenia naszych interesów lepsze było to, że spotkaliśmy się w Warszawie. Czyli konferencja kosztowała ponad 2 miliony złotych i ani złotówki, ani dolara Amerykanie nie dali do tej kwoty. No, jakieś uczestnictwo pewnie było. Natomiast rzeczywiście tę większość zdecydowaną kosztów poniosła strona polska. Pytałem o to pana w lutym i wtedy mówił mi pan tak, przy okazji tej konferencji. Byliśmy współorganizatorem tej konferencji. Przedstawimy na pewno, kiedy ona zostanie podsumowana, również ten podział kosztów. Wtedy oczywiste było, że dzielimy się kosztami. No tak, co się takiego stało, że nagle okazało się, że tylko my płacimy? Nie, byliśmy gospodarzem konferencji w sensie terytorialnym i to jest jasne, że ten podział kosztów musiał być taki, że my chcieliśmy wziąć na siebie większą część kosztów. No, ale jak większą, skoro to myśmy pokryli koszty, panie ministrze? W zdecydowanej większości. No, to ile zapłacili Amerykanie? Nie wszystkie koszty pokryliśmy, bo to, że przyjeżdżają delegacje, to też one pokrywają część kosztów. Część kosztów pokrywa również delegacja amerykańska, która tutaj przebywa, więc no, ale to nie o tym rozmawiamy, panie ministrze. Jasne. Dobrze pan wie, o co pytam. Jasne. Panie redaktorze, jak pan chce, przyniosę, przedstawimy rachunki i będzie pan wszystko szczegółowo wiedział, natomiast ja osobiście nie widzę w tym nic zdrożnego, że strona polska jako gospodarz ponosi większość kosztów tej ważnej konferencji. Ja raczej skupiałbym się na efektach tej konferencji, na tym, co będzie jej kontynuacją, że są grupy robocze, które będą już począwszy od tego lata obradować, skupiać się na rozwiązywaniu ważnych spraw z perspektywy wyzwań pokoju i na Bliskim Wschodzie, ale tak naprawdę pozwoli globalnego pan, pokoju. Że to jest ważne, a pan pytaniu chce się rozliczać, co jest bardzo poznańskie i można powiedzieć, że mi jako poznaniakowi powinno być bliskie na rozliczaniu każdej złotówki. Ale nie bądźmy też tak drobiazgowi w tej sprawie, bo efekty geopolityczne są ważniejsze. Panie ministrze, czy na tym polega strategiczne partnerstwo? Organizujemy razem, a płacimy sami? Amerykanie nie dokładają? To jest strategiczne partnerstwo? No, panie redaktorze, ale pan wybaczy, jeżeli Amerykanie będą tutaj lokowali swoje wojska, to też poniosą pewne koszty i też ta współpraca polega na tym, że oni zaangażują dużo środków finansowych, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo. Słyszałem, już je angażują. My chcemy te pieniądze wyłożyć, już panie je angażują. My na pewno część pieniędzy też wyłożymy, natomiast oni też będą musieli zaangażować swoje środki, angażują swoje środki na całym świecie. Dumne państwo, które też stawia na ważne cele w polityce globalnej, no musi też wydawać pieniądze. I musi też wydawać pieniądze na organizację dużych konferencji, na które przyjeżdża reprezentacja ponad 60 państw całego świata. Czy MSZ ma nowego kandydata na ambasadora Polski przy NATO? Tak, jest taki kandydat zgłoszony. On z tego, co pamiętam, już w tej chwili przeszedł etap komisji spraw zagranicznych. Mówi pan o kim? Mówię o panu Tomaszu Szatkowskim. Tak, to on nie przeszedł etapu Komisji Spraw Zagranicznych. Był zgłoszony w lutym, była taka komisja. Nie uzyskał pozytywnej opinii komisji. Miał pojawić się na komisji w kwietniu po raz drugi, ale ta komisja została odwołana. Zdaje się, że nawet, że na prośbę MSZ-u. I dobrze pan wie, że to wszystko się działo, bo to pan zgłaszał tę kandydaturę posłom w Sejmie. No tak, na tej komisji. I widział pan, że nie uzyskał pozytywnej opinii. To widziałem oczywiście. Natomiast teraz jest ten drugi etap ze zmienionym mandatem proponowanego ambasadora, bo to jest istotne w tej sprawie, że mandat, który będzie wykonywał funkcję ambasadora, jest inny i w związku z tym będzie też ponowny wniosek właśnie, aby pan minister Tomasz Szatkowski, wiceminister obrony narodowej, uzyskał recenzję posłów Komisji Spraw Zagranicznych co do swojej kandydatury. Czyli MSZ nie rezygnuje z tej kandydatury, mimo
porażki na Komisji Spraw Zagranicznych. Ja uważam, że to jest dobra kandydatura, a przypomnę tylko, że pan minister Tomasz Szatkowski rzeczywiście nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji jednym głosem w związku z nadzwyczajną zupełnie mobilizacją posłów opozycji. Gdyby to głosowanie przeprowadzać w warunkach pełnej obecności wszystkich członków Komisji, ta opinia pozytywna zostałaby przez Komisję wyrażona. Był pan na tej Komisji i widział pan, że inni kandydaci, którzy byli rozpatrywani na tej samej Komisji, tego samego dnia wśród tych samych posłów uzyskali pozytywną opinię Komisji Spraw Zagranicznych. Tak się zdarza. I polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak się zdarza czasami i w tym przypadku tak się rzeczywiście zdarzyło. Ja żałuję, że tak się zdarzyło, bo to odwleka procedurę nominacji ważnego ambasadora. Uważam, że wiceminister obrony narodowej to akurat kto jak kto, ale jest osoba dobrze predestynowana do tego, żeby pełnić funkcję polskiego ambasadora przy NATO. Tygodnik Wprost pisze: nasi rozmówcy w PiS przyznają, że Szatkowski ma w partii sporo wrogów, którzy pielgrzymowali do prezesa, żeby utrącić tę kandydaturę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w końcu w tę sprawę włączył się premier Morawiecki, który namawiał Kaczyńskiego do poparcia wiceministra. Pan premier popiera tę kandydaturę i walczy o nią u prezesa Kaczyńskiego? Ja nie mam takich szczegółowych informacji jak redaktorzy Wprostu, więc nie jestem w stanie ani się do nich odnieść pozytywnie, ani ich w jakikolwiek sposób zweryfikować, bo nie mam takich wiadomości, jakie mają redaktorzy Wprostu. Dobrze, to pan pewnie wie, kiedy ten wniosek ponownie pojawi się na Komisji Spraw Zagranicznych. Kiedy MSZ zgłosi ponownie kandydaturę ministra Szatkowskiego na ambasadora Polski przy NATO? Mam nadzieję, że w nieodległym czasie, bo potrzebujemy już w tej chwili nie odwlekać nominacji ambasadora przy NATO. A tak po poznańsku konkretnie potrafi pan powiedzieć, kiedy to będzie? No chciałbym, żeby to było jeszcze przed wakacjami. Ale w maju, w czerwcu, kiedy pan to planuje? W maju lub w czerwcu, to przed wakacjami. Czy ktoś w MSZ-cie pracuje nad pomysłem wpisania do Konstytucji polskiego członkostwa w Unii Europejskiej? To jest inicjatywa pana prezydenta i my z zainteresowaniem patrzymy na tą inicjatywę, bo uważamy, że Konstytucja ma już swoje lata, ponad 20 lat i była przyjmowana w warunkach, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli pan prezydent uważa, że warto dostosować zapisy Konstytucji do tych nowej, naszej sytuacji już ponad 15-letniego członkostwa w Unii Europejskiej, no na pewno warto na tą inicjatywą pana prezydenta się pochylić. Jak sądzę, inicjatywa pana prezydenta jest też nakierowana na to, żeby w lepszy sposób sprecyzować kompetencje Polski i kompetencje Unii Europejskiej względem Polski, bo to jest dzisiaj problem, że Unia Europejska i jej instytucje bardzo często wykraczają poza swoje kompetencje, nie do końca zdefiniowane precyzyjnie i próbują wkraczać w pewien obszar suwerenności państwa członkowskiego. Myślę, że zapisanie w Konstytucji bardzo jasno, co należy do kompetencji Unii Europejskiej, a co należy do kompetencji państwa członkowskiego, ułatwi też wykonywanie naszej suwerenności, może być naszym atutem w naszych relacjach z instytucjami europejskimi i partnerami w Unii Europejskiej. Tu przeciwnicy takiego zapisu mówią, że to byłoby znaczące ograniczenie suwerenności Polski. Tak przekonują na przykład politycy prawicy Rzeczypospolitej Polskiej. Porównują ten zapis wręcz do słów o przewodniej roli partii i o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim w Konstytucji PRL. No nie, to jest właśnie niezrozumienie, jak sądzę, inicjatywy prezydenta, bo ja w inicjatywie prezydenta nie widzę takiego celu, żeby w sposób wieczysty wpisać członkostwo w jakiejś organizacji międzynarodowej, bo sądzę, że to samo w sobie byłoby w sensie prawa konstytucyjnego rozwiązaniem dość specyficznym. Bardziej... Prawica RP mówi tak, organizacje międzynarodowe ulegają zmianom, a zapisy w Konstytucji pozostają. I co wtedy? No, zapisy w Konstytucji też podlegają zmianom. Jest procedura zmiany Konstytucji. Więc to też nie jest tak, że Konstytucja jest taką świętością, której nie można zmienić. Można ją zmieniać, można prowadzić dyskusję na temat jej zmiany. I myślę, że taka dyskusja o tym, w jaki sposób lepiej zapisać warunki członkostwa w Unii Europejskiej, w sensie właśnie tych warunków konstytucyjnych, jest dyskusją niewątpliwie potrzebną i ciekawą. Panie ministrze, czy 4 czerwca w rocznicę wyborów z 1989 roku będzie w Polsce prezydent Francji, Emmanuel Macron? Nie mam takich wiadomości w tej chwili, aby miał być obecny. Nie mogę potwierdzić tej informacji. A czy wizyta prezydenta Macrona jest przygotowywana w najbliższych miesiącach? Znaczy, chcielibyśmy, żeby pan prezydent Macron, który też zgłosił taką chęć przyjazdu w tym roku do Polski, mógł Polskę odwiedzić. Myślę, że Francja jako duży, ważny kraj Unii Europejskiej, też nasz strategiczny partner, to jest prezydent tego kraju. To jest osoba, która w Polsce jest oczywiście mile widziana. Proszę wybaczyć, że się uśmiecham, ale wizytę prezydenta Macrona w Polsce szef MSZ-u Jacek Czaputowicz zapowiadał już ponad rok temu. 5 kwietnia mówił tak, 2018 roku.
możliwa jest wizyta dwustronna w Polsce prezydenta Macrona. No to możliwa, to po nie znaczy, że znów będzie. Znów mówił, że taka wizyta ma być. Pytanie, kiedy będzie wizyta prezydenta Macrona w Polsce? Bo chcielibyśmy, no ale kiedy ona będzie? Ale możliwa to nie znaczy, że coś jest obiecywane i że coś na pewno będzie. Myślę, że minister też ma tą świadomość, którą ja w tej chwili wyraziłem, że warto by było, żeby prezydent Francji do Polski przyjechał, ale nic na siłę. Prezydent Francji, mam nadzieję, że zdecyduje też o właściwej dacie swojej wizyty. My jesteśmy otwarci. Kiedy przywódcy Polski, Niemiec i Francji spotkają się na szczycie Trójkąta Weimarskiego? Ustaleń w tej chwili nie ma sfinalizowanych, natomiast my i nasi niemieccy partnerzy jesteśmy zainteresowani ożywieniem tego formatu. Ładna formułka, panie ministrze. To ja przypomnę panu, co mówił minister spraw zagranicznych na ten temat prawie ponad rok temu już w zasadzie. To było tylko 5 kwietnia. Mówił tak: myślę, że do spotkania Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu może dojść nawet w tym, czyli 2018 roku. Dlaczego nie doszło w 2018? No i w pierwszej prawie połowie 2019 roku. Dlatego, że wszystkie te narożniki tego trójkąta muszą być zainteresowane takim spotkaniem. Narożnik polski jest zainteresowany takim spotkaniem, niemiecki również. Natomiast nie było do tej pory woli aktywizacji tego formatu w sposób wystarczający wyrażonej ze strony francuskiej. Staramy się wraz z niemieckimi partnerami zachęcić Francuzów do tego, żeby rzeczywiście ten format też traktowali poważnie i widzieli w nim szansę na dyskusję o ważnych europejskich sprawach. Panie ministrze, wybiera się pan do Europarlamentu, jest pan kandydatem w wyborach. Z miejsca czwartego w Wielkopolsce, panie redaktorze. Proszę bardzo, autoreklama, koniec. Teraz poważne sprawy. Ile dni urlopu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wykorzystał pan do tej pory na czas kampanii wyborczej? Nie pamiętam, ile dni urlopu dokładnie mam wykorzystanych. Wydaje mi się, że kilka mam wykorzystanych. Na pewno na ostatni tydzień kampanii wyborczej biorę urlop w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Natomiast ja dużo pracy poświęcam w ministerstwie i to jest zadanie niełatwe. To ogranicza moją kampanię wyborczą. Zresztą mówiłem o tym panu redaktorowi też przed programem i to jest też wyzwanie, które wiedziałem, że będzie trudne. Mówiłem o tym panu premierowi, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zachęcali mnie do tego, żeby wzmocnić tą listę i też wyrażali zrozumienie, że nie będę w stanie tej kampanii prowadzić tak bardzo aktywnie, jakbym chciał, czy może czasami jakby formacja tego oczekiwała, ze względu na moje obowiązki ministerialne. No, kampania to jest taki czas, że wszyscy się spotykają, rozmawiają, więc na koniec jeszcze zapytam, bo Donald Tusk mówił dziś w Poznaniu tak: głęboko wierzę, że za wszelką cenę trzeba szukać w Polsce i w Europie tego, co łączy i tego, co wspólne. Trzeba się łączyć, a nie dzielić. Czy wykorzystując ten duch ekumenizmu, który wygłasza Donald Tusk, premier Mateusz Morawiecki zabiega o spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej? Nie mam informacji, aby premier zabiegał o takie spotkanie i byłbym po tym, co Donald Tusk powiedział 3 maja, w szczególności co powiedział jego przedmówca 3 maja, zdziwiony, gdyby dzisiaj istniała przestrzeń możliwa do takiej rozmowy. Myślę, że niestety 3 maja, o ile był radosnym wydarzeniem w sensie świętowania kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja, o tyle był przykrym wydarzeniem dla wielu osób, które słyszały, jak środowisko zgromadzone wokół Donalda Tuska oklaskuje pana Leszka Jaszczewskiego i jakie wartości wskazywane przez pana Leszka Jaszczewskiego i tolerancja wobec innych osób są temu otoczeniu Donalda Tuska bliskie. Z powodu słów Leszka Jaszczewskiego nie ma przestrzeni do rozmowy Tusk-Morawiecki? Myślę, że Donald Tusk bierze odpowiedzialność za to, co osoba zapraszająca go mówiła przed nim na tym wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim. No, nie odciął się w żaden sposób od tego. W związku z tym, jak sądzę, niestety, bardzo nad tym boleję, ale wiele z tych poglądów jest mu bliskie. No tak, tylko że ostatnia wizyta Donalda Tuska w kancelarii premiera w Polsce to był, zdaje się, wrzesień 2016 roku. Troszkę czasu od tamtego momentu minęło. Czy w tym czasie naprawdę nie było powodów i tematów do rozmowy polskiego premiera z szefem Rady Europejskiej? Ale dzisiaj Donald Tusk jest odchodzącym szefem Rady Europejskiej. Wtedy, kiedy my liczyliśmy na jego wsparcie, na przykład przy kwestii układania projektu budżetu Unii Europejskiej, co jest kompetencją Komisji Europejskiej, i tam jest pani komisarz Bieńkowska, która też nie pomogła stworzyć dobrego budżetu dla Polski, ale Donald Tusk również nie miał tego udziału. W negocjacjach brexitowych niestety Donald Tusk odgrywał rolę niekonstruktywną, to polski premier przedstawiał postulaty zmierzające do tego, żeby zawrzeć umowę i w sposób umowny rozwiązać kwestię brexitu, co było z punktu widzenia Polski korzystne. A więc jeżeli Donald Tusk nie podejmował próby dialogu
w duchu takim korzystnym dla Polski, o ważnych dla Polski sprawach, no to trudno, żeby istniała przestrzeń dla jakiejś współpracy czy rozmowy z Donaldem Tuskiem. Ale ja oczekiwałbym od przewodniczącego Rady Europejskiej, że będzie wykonywał swój mandat na rzecz Unii Europejskiej, ale ponieważ jest Polakiem, również na rzecz Polski. Okej, ale czy premier Morawiecki szukał możliwości rozmowy, prosił o rozmowę wcześniej z premierem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej? Szukaliśmy takiego procedowania Donalda Tuska i staraliśmy się widzieć dobre intencje w jego postępowaniu, które pokaże, że on jest gotów pomagać nam w różnych ważnych sprawach. Ale była niestety, propozycja spotkania, niestety, panie ministrze, pytanie. Niestety nie dostrzegaliśmy takiej woli ze strony Donalda Tuska, nie dostrzegaliśmy też chęci jakiejś współpracy czy chęci spotkania. Czy była propozycja spotkania złożona premierowi przewodniczącemu Tuskowi? Ale jeszcze raz podkreślam, musiałby być sens takiego spotkania. No niestety, czyli nie było. Donald Tusk dobrze zrobił wiele, rozumuję, żeby pokazać logicznie nam, że takiego sensu spotkania z nim nie ma. Dobrze rozumuję, że nie było takiej prośby, propozycji spotkania. Jeżeli nie ma przestrzeni do tego spotkania, to nie ma też sensu się spotykać. A dlaczego tak trudno powiedzieć, że tego nie było? Nie było takiej propozycji? Panie redaktorze, między innymi dlatego, że premier i też Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podejmuje też działania, w wielu sprawach takie, które muszą być działaniami o charakterze dyskretnym. Więc znowu pan mnie pyta o pewną kuchnię polityczną, o której też nawet ja, jako skromny wiceminister spraw zagranicznych, nie muszę wszystkich szczegółów postępowania na przykład wysokich urzędników, sekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o tym wszystkim nie muszę wiedzieć. Tak, już więcej nie pytam. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski w Elsenk. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.